młodzież patrzysz. Poczet sztandarowy. Sztandar pierwszego liceum imienia Stanisława Konarskiego w Zabrowie prowadzić. Mówię, spocznij. Można. Teraz spocząć. Mówię. Proszę wszystkich o powstanie. Wszystkim zdarzają się w chwilach nerwowych takie momenty zapomnienia. Przepraszam za to. To hymnu państwowego. Wszyscy, albo prawie wszyscy, mamy barwy narodowe przy sobie, ponieważ to dzisiejsze święto, święto Konstytucji 3-majowej, jest także przy okazji pewnym preludium do drugiego święta, które w okolicach tegoż również się znajduje. Myślę o święcie flagi naszej narodowej. I tak to te dwa święta idą ze sobą w parze. Jak zwykle przy takich uroczystościach, które się w szkole naszej odbywają, czy to są większe akademie, czy apele, tak jak ten dzisiejszy, miło nam gościć osoby, które nie tylko dobrze nam życzą, ale starają się z nami być i w tych chwilach są większych, i w tych radośniejszych. Pozwólcie zatem, że przywitam naszych gości, a dzisiaj są mi wicestarosta powiatu zambrowskiego, pan Stanisław Rykaczewski. Z powodu obowiązków służbowych nie mógł być z nami dzisiaj wójt gminy Zambrowskiej, pan Kazimierz Mochowski, ale reprezentuje go pan Mariusz Gorski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Serdecznie witam. Miło mi powitać oczywiście kierownictwo zaprzyjaźnionych z nami placówek, pracownik współpracujących, czy pani dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 Urszula Romanek oraz dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w Zabrowie, panią Barbarę Grabowską. No i oczywiście, jak zawsze, są z nami reprezentanci, przedstawiciele Rady Rodziców,
czyli przewodniczący pan Waldemar Gniazdowski oraz jego zastępczyni pani Anna Skarżyńska. Witam was wszystkich, moi drodzy, na tej nie za długiej, szczególnej lekcji historii. O Konstytucji 3 maja w naszej szkole mówi się sporo, bo praktycznie już od rozpoczęcia roku szkolnego, czyli miesiącu wrześniu, mamy patrona, który też się w jakiś sposób do tego przyczynił i już zaczynamy we wrześniu o tym wspominać. Dlatego też, gdybyśmy zrobili pewnie taki quiz, to sporo mielibyście do powiedzenia, ale nie będziemy konkursów robić. Natomiast zgodnie z naszą tradycją to święto oddane jest młodzieży i to będzie główny punkt dzisiejszego naszego spotkania. A co warto pamiętać o święcie trzeciomajowym, o samej Konstytucji? Przy okazji tego święta, właściwie tych dni, kiedy wspominamy sobie te właśnie fakty, no wydaje mi się, że troszeczkę inaczej traktujemy niż ówcześni traktowali ten fakt, ale niemniej możemy być dumni z naszych przodków, chociażby dlatego, że dokument ten był pierwszym takim dokumentem i dał za początek, prawda, tworzenie demokratycznych społeczeństw i tego typu dokumentów w ogóle. To, że może nie właściwie niezbyt, nie w pełny sposób potrafiliśmy jako państwo, jako naród to, co się zaczęło wtedy wykorzystać, to już druga sprawa. Niemniej powody do zadowolenia mamy i pamiętać o tym powinniśmy. Bo gdybyśmy jednak sięgnęli do zapisów historycznych, to się okazuje, że pomimo tego, doniosłości tego faktu, uchwalenia tej konstytucji w 1791 roku, to samo uchwalenie święta z kolei po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie było jakimś takim wyjątkowym, spektakularnym, żadnym aktem. Od po prostu zostało to zgłoszone na Sejmie w trybie pilnym, poddane pod głosowanie, specjalnej dyskusji nie było. Niemniej przez aklamację uchwalono ten dzień jako święto, które ma być obchodzone powszechczas. I tak w zasadzie było, poza drobnym incydentem w naszej historii, w przeszłości. Na szczęście mamy to już za sobą i dzisiaj również to święto możemy z pełną powagą i w sposób, jaki chcemy, świętować i obchodzić. O głos przy tej okazji poprosił pan starosta Stanisław Rykaczewski. Szanowna dyrekcja, czcigodni goście, rada pedagogiczna, drodzy uczniowie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczysty apel z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Podziękowania również kieruję w imieniu przewodniczącego Rady Powiatu pana Józefa Dąbrowskiego oraz starosty Stanisława Krajewskiego, którzy w związku ze swoimi obowiązkami nie mogli być na dzisiejszej uroczystości. Konstytucja 3 maja z 1791 roku była ustawą reformującą ustrój Rzeczypospolitej, a jej zadaniem była poprawa funkcjonowania państwa polegająca na likwidacji wolnej elekcji liberum veto. Konstytucja postulowała zrównanie mieszczan i szlachty, wprowadzała monarchię dziedziczną oraz przyjęła pokój pod ochronę państwa. Reformy miały za zadanie wzmocnić Polskę i nie dopuścić do rozbiorów. Stało się jednak inaczej i mimo determinacji zwolenników reform, którzy podjęli próbę ratowania państwa, Rzeczypospolita straciła niepodległość. W dużej mierze przyczynił się do tego prywata i egoizm bagnateli, która w obronie własnych interesów dopuściła się spektakularnego aktu zdrady wobec ojczyzny, zawiązując Konfederację Targowicką. Wiemy wszyscy, jak tragiczne i trudne były kolejne karty naszej historii.
Jednak powinniśmy umieć wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość, aby uniknąć podobnych błędów. Nigdy więcej nie możemy dopuścić do sytuacji, aby egoizm i jednostkowe interesy były ważniejsze niż dobro naszej ojczyzny. Zapamiętajmy wszyscy słowa Cypriana Kamila Norwida. Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek. Nie pytajmy więc, co ojczyzna może zrobić dla nas. Zapytajmy raczej, co my możemy zrobić dla naszej ojczyzny. Dziękuję. No i zgodnie z tym, co powiedziałem, oddamy teraz głos młodzieży naszego liceum i gimnazjum. Proszę bardzo. Akademią pragniemy uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja ta była uwieńczeniem prac Sejmu czteroletniego i wysiłków reformatorskich najbardziej światłej części XVIII-wiecznego społeczeństwa polskiego. Choć nie była już w stanie zapobiec rozbiorom Polski, to umożliwiła Polakom przetrwanie 120 lat politycznej niewoli. Odbiła się szerokim echem, za granicą spotkała się z aprobatą oświeceniowej opinii europejskiej. Dziś także jest powodem naszej narodowej dumy. Przypomina nam o patriotycznych i demokratycznych tradycjach, o naszym wkładzie w dziedzictwo europejskiej kultury. Konstytucja 3 maja była pierwszą ustawą zasadniczą w Europie. Przed nami miały ją tylko Stany Zjednoczone. Była triumfem postępowych środowisk politycznych, a także zwycięstwem racjonalistycznej myśli społecznej, nadając prawa mieszczanom i biorąc w opiekę chłopów, tworzyła tym samym nowoczesną koncepcję narodu. Pragniemy, by dzisiejszy koncert był hołdem złożonym tym wszystkim Polakom, którzy przelewali krew za wolną Polskę, a także swoją pracą i służbą uświetniali najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Pragniemy również, by patriotyczne pieśni i słowa poezji były dla nas okazją do refleksji nad tym, czym dla nas, współczesnych Polaków, jest związek z ziemią i dziejami ojców. Głową, stoję rozkoszy próżeń i dosytu.
Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, ciszę błękitu. Ale przed Tobą głąb serca otworzę, smutno mi Boże. Dzisiaj na wielkim morzu obłąkany, 100 mil od brzegu i 100 mil przed brzegiem, widziałem lotne w powietrzu bociany, długim szeregiem, że mnie znał kiedyś na polskim ugorze. Smutno mi Boże, żem często dumał nad mogiłą ludzi, żem prawie nie znał rodzinnego domu, żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi, przy blaskach gromu, że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę, smutno mi Boże. Kazano w kraju niewinnej dziecinie modlić się za mnie co dzień, a ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie. Więc, że modlitwa dziecka nic nie może, smutno mi Boże. Na tęczy blasków, którą tak ogromnie anieli Twoi w niebie rozpostali, no i gdzieś ludzie 100 lat będą po mnie, patrzący marnie. Nim się przed moją nicością ukorzę, smutno mi Boże. Senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Gdy przy tańcu śpiewano: wiwat król kochany, wiwat sen, wiwat naród, wiwat wszystkie stany.
Święta narodowe są okazją do refleksji na temat dziejów ojczystych, ale także na temat współczesności. Warto zadać sobie pytanie, czym dziś dla nas są takie wartości jak niepodległość, patriotyzm, tożsamość narodowa czy symbole narodowe. Czy zawsze pamiętamy, że ojczyzna to, jak powiedział Cyprian Norwid, wielki zbiorowy obowiązek, że to my decydujemy o jej losach i to od nas zależy, jak potoczą się jej dzieje. Zastanawiając się nad tym, czym jest dla nas Polska, jej historia i kultura, wsłuchujmy się w słowa poety, a także w słowa papieża Polaka, które winny być swoistym testamentem dla następnych pokoleń. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród, nie biorąc za podstawę przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi, jak tylko własna kultura, która okazała się w tym przypadku potęgą większą od tamtych potęg. Pragniemy, aby dzisiejsza uroczystość była dla nas wszystkich okazją do refleksji na temat naszej historii i miejsca we współczesnym świecie, ale także przeżyciem dumy i radości z tego, że jesteśmy Polakami. Którzy pospolitą rzeczą władacie, a ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie. Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono i zwierzchności nad stadem Bożym zwierzono. Miejcie to przed oczyma zawsze swoimi, żeście miejsca zasiedli Boże na ziemi, z którego macie nie tak swe własne rzeczy, jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. A wam więc najbliższym zwierzchność jest dana, ale i sami macie nad sobą Pana, któremu kiedyśkolwiek spraw swych uczynić poczet macie. Trudnoż tam krzywemu wynić. Nie bierze ten Pan darów, ani się pyta, jeśli kto chłop, czyli się grofem poczyta, w siermiędze li go widzi, w złotych li głowach, jeśli na mniej przeminił, być mu w bokowach. Więc ja podobno z mniejszym niebezpieczeństwem grzeszę, bo sam się tracę swym szeteczeństwem. Przełożonych występki miasta zgubiły i szerokie do gruntu carstwa zniszczyły. Thank you.
to była za dziwna, romantyczna pani. Wszyscy się w niej kochali, umierali dla niej. Wszyscy cierpieli za nią najdotkliwsze krzywdy. Nawet ci, co jej oczu nie widzieli nigdy. Za nią tęsknili długo, po nocach i rankach na dalekim zachodzie, w Ameryki premier. I pieśni o niej snuli, i o jej kochankach zatraconych, zawianych śniegiem na Syberze. Mówią im obcy ludzie, po co cierpieć dla niej. Tłumaczą, że nie warto, że jak gwiazda wierzcha. Ale oni nie słyszą, na śmierć zakochani. I dalej za nią gonią, po lądach, po zmierzchach. Wszystko dla niej poświęcą i zniosą w milczeniu na przekór wielkim próbom, które los przynosi. A ona, ranna w serce, bezbronna w cierpieniu, niczego od nich nie chce i o nic nie prosi. Tylko czasami nocą, gdy rozpacz opada i gdy Chopin jak widmo gra im na pianinie, zjawia się, cała w czerni, staje przy nim blada i śpiewa do nich cicho, że jest, że nie zginie. Za morze bzdur zasadniczych, za Himalają nonsensu wracają słowa, które się liczą, dopóki mamy głowy i serca. Dopóki w głowach myśli krążą nieporażone pogardą. Jest święte słowo wolność, jest święte słowo prawda. Gdy kłamstwo sięgnie zenitu, mózg stanie w głuchej niechęci. Zawsze w godzinie szczytu ktoś krzyknie, a jednak się kręci. Pojęć odwiecznych, jak nasza nacja, długo nie trzeba ukrywać. Jest święte słowo demokracja, jest święte słowo sprawiedliwość. Hej filomatów następcy, hej filaretów prawnuki, zespólmy myśl w jedno ognisko duchy. Choćby nam wraże moce świat postawiły na głowie, jest święte słowo Polska, jest święte słowo człowiek. Thank you.
Zamanifestowanie jedności państwa polskiego, jedności Polaków i pokazania, że naród polski potrafi i chce dążyć do budowy, podjąć dzieło budowy nowoczesnego państwa w nowoczesnej, wówczas współczesnej Europie. Myślę, że nie do końca nawet dzisiaj na to tak popatrzymy pod tym kątem, to wszystko się udało. I myślę, że to, co młodzież tutaj wypowiedziała i wyśpiewała, może być przyczynkiem właśnie do refleksji, moi drodzy, nad tym, co jeszcze mamy do zrobienia. I czy warto, myślę, że może pytanie najwłaściwsze, bo na pewno warto, ale to czy zamienić na jak? Jak dojść do tego, jak to osiągnąć, żebyśmy i dzisiaj, współcześni Polacy, rzeczywiście mogli nie tylko myśleć, ale i w praktyce osiągnąć to, co się nazywa jednością, to, że jesteśmy narodem, że Polska to nasza ojczyzna. Myślę, że warto zmierzać ku temu i takie święta, chociażby jak to dzisiejsze, dzisiaj obchodzone u nas, bo ono będzie za kilka dni, a także święto naszych barw, święto flagi narodowej, na pewno są doskonałą okazją. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żebyśmy w tak godny sposób i tak wspaniale mogli ten apel przeprowadzić. No i pozwólcie, że tak jakbyśmy zaczęli zgodnie z ceremoniałem, tak skończymy, ale tym razem bez żadnego faux pas z mojej strony. Proszę wszystkich o powstanie. Młodzież, baczasz! Poczet sztandarowy. Sztandar pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Zambrowie. Wyprowadzić.
Chciałbym jeszcze raz podziękować, ale teraz może imiennie. Przede wszystkim to dziękuję wszystkim naszym przemiłym gościom, którzy zaszczycili ten nasz szkolny apel swoją obecnością. Miło nam zawsze gościć przyjaciół w naszej szkole. Wtedy te nasze spotkania, te nasze apele czy uroczystości są o wiele, wiele, wiele radośniejsze i podnoszą obecność takich miłych i wspaniałych gości, podnosi ich radę. Ale w obecności gości z kolei chciałem podziękować przede wszystkim dwóm paniom, pani profesor Annie Rutkowskiej, pani profesor Katarzynie Nicie-Murawskiej za przygotowanie młodzieży, pomoc w doborze utworów i piosenek i tych utworów literackich, no a młodzieży za wspaniałe ich wykonanie. No i dostrzegłem w tej ekipie także już nasze absolwentki, więc tym bardziej gorąco dziękuję za to, że jednak czują pięć z nami, ciągle jeszcze są, a niech będą jak najdłużej. Na pewno nie będziemy z tego powodu narzekać, wręcz przeciwnie. Dziękuję serdecznie. Przy okazji tych naszych uroczystości szkolnych od pewnego czasu to się zastanawia, czy jeszcze nasze panie dekoratorki potrafią nas zaskoczyć, co pokazać. No jak się okazuje, w żadną sztampę nie popadają. Każde nasze święto to jest jakiś nowy pomysł na dekorację i ta dekoracja naprawdę wygląda świetnie. Dziękuję serdecznie pani profesor Wiesławie Iwanickiej, pani profesor Anieli Wobryk. Wicie Soku za przygotowanie tej wspaniałej dekoracji, która podkreśla to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, prawda? Mamy barwy narodowe, mamy i 3 maj, no i mamy jeszcze inne elementy związane właśnie z tym świętem 3-majowym z Konstytucją. Równie gorąco chciałem podziękować jeszcze jednej osobie za wystąpienie dzisiaj w nowej roli, mianowicie pan profesor Mirosław Ciepliński podjął się opieki nad pocztem sztandarowym. No i pomimo, że Karol oraz stary wyjadacz do dziewczęta po raz pierwszy występowały w tej roli, ale myślę, że chyba nikt nie zauważył tego, że były nowicjuszkami. Także dziękuję panie profesorze za wspaniałe przygotowanie. No i jeszcze są dwaj panowie, którzy też otrzymają ode mnie podziękowanie gorące. Dwaj panowie z katedry WF-u, pan profesor Tomasz Ignaszuk i pan profesor Tomasz Gwardiak, za to, że to wszystko zostało tak organizacyjnie przygotowane i świetnie pod względem akustycznym obsłużone. Dziękuję serdecznie. Drodzy kochani, naprawdę wierzcie mi, to nie są szczere słowa, ale goście, którzy nas odwiedzają, zawsze to podkreślają i jestem wam winien kilka słów w związku z tym, że naprawdę dumni jesteśmy my nauczyciele z was, moi młodzi przyjaciele, bo potraficie przy okazji tych naszych świąt rzeczywiście zachować się tak, jak należy, z powagą. Jeżeli jest okazja wesoła, to się bawimy, weselimy wspólnie. Jeżeli jest chwila zadumy, refleksji, to nikogo nie trzeba upominać, przypominać, gdzie jesteśmy, co robimy. Naprawdę jesteście wspaniali. Dziękuję bardzo. No i na koniec, to nie znaczy, że najgorzej pod tym względem wypadają. Dziękuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom za to, że nie zapomnieli
o tym, cośmy postanowili przy okazji Święta Niepodległości. O tym już mówiłem, ale przypomnę jeszcze raz, a wtedy żeśmy sobie powiedzieli, że każde święto tego typu, święto odzyskania niepodległości, konstytucja czy święto naszych barw narodowych, będziemy obchodzili właśnie z takim emblematem, który przypomina o tym, że jesteśmy Polakami, że ta biało-czerwona to nasza duma narodowa. Dziękuję bardzo.